Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie kochanych subskrybentów na moim kanale. Oczywiście wszystkich nowych widzów, słuchaczy, którzy dzisiaj znaleźli mój kanał. Witam najgoręcej i mam nadzieję, że Państwo tutaj zagoszczą na dłużej, że zostaną i zasubskrybują mój kanał z dzwoneczkiem. Jeśli zasubskrybujesz mój kanał, będziesz dostawała codzienne powiadomienia YouTube'a o nowych filmikach z różnymi kolektywnymi wróżbami dla Ciebie, na różne tematy, szczególnie miłosne. Ponieważ miłość jest to, czego wszyscy pragniemy. Ponieważ miłość to nie jest tak prosta sprawa. Szukamy wskazówek, drogowskazów i te może dać nam orakel, czyli wróżba kart. Wróżba z kart może dać nam inspirację, poradę, może pokazać nam sprawy, o których jeszcze nigdy nie myśleliśmy, nie wiedzieliśmy, których nigdy nie dostrzegaliśmy. Po to to robię. Proszę również o komentarze po moich wróżbach, czy wróżby moje z Państwem rezonują. Wystarczy nieraz mały smajlik, jedno słowo, dwa słowa, jedno zdanie. Proszę również o lajki, z kciukiem w górę oczywiście. I ważna jest dla mnie Państwa interakcja ze mną na tym kanale. Kochani, jutro nów księżyca, 4 grudzień. Na nów księżyca jutro zrobię wróżby oczywiście. Możecie również robić rytuał z szarą świecą lub czarną, by odcinać wszystkie negatywne sprawy, negatywnych ludzi, by oczyszczać się, oczyszczać swoją przestrzeń. Zapraszam na moim kanale, na playliście są rytuały nagrane. Można z nich korzystać i można za pomocą magii świec i afirmacji oczyszczać się jutro na nów księżyca 4 grudnia. Zapraszam. Jutro zapraszam oczywiście na lustro i być może jeszcze na inne wróżby, które puszczę na moim kanale. Na wszystkie wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć, jak również Waszych prywatnych, osobistych pytań, zapraszam wszystkich serdecznie poprzez mój adres e-mailowy. Napiszcie na mój e-mail i wtedy odpiszę Wam o warunkach wróżby. Oczywiście wróżby prywatne, osobiste są dokładniejsze, ponieważ ja wchodzę tylko w głąb Waszych problemów i Waszej tematyki. Tu na kanale nagrywam oczywiście wróżby kolektywne, ale cieszę się, że większość tych wróżb z moimi subskrybentami i słuchaczami rezonuje. Dobrze, zapraszam. Co było, co jest i co będzie. Jest to jedna wróżba, więc wysłuchajcie, kochani, w całości. Będę dobierać karty Lenormanda co do każdej części tej wróżby. Czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Zaczynamy. Co było? Było jakieś spętanie. Jakbyście byli w sidłach, we własnej klatce emocjonalnej, mentalnej. Jakbyście nie mogli się uwolnić i zrobić żadnego ruchu. Pasywność, spętanie, 8 mieczy. 8 mieczy to blokady, silne blokady, gdzie
jesteście we własnej pułapce i wierzycie, że coś musicie koniecznie zrobić. Wasza mentalność jest jakby w klatce. Nie możecie uwolnić się od natrętnych myśli, że coś musicie zrobić, że musicie o coś walczyć. Te myśli natrętne plątają was wręcz, że nie możecie wykonać żadnego ruchu. Nie widzicie, nic nie słyszycie, nie możecie zrobić ani kroku w przód, ani w tył. Widzicie, ta osoba jest w pozycji leżącej. Czyli to, co było, to są wielkie blokady. Wielka klatka emocjonalna, z której nie mogliście się wydobyć. Zobaczmy, co dopowiedzą do tego, co było, karty Lenormanda. Co było? Co było? Pokażcie karty, co było. Jakieś głębokie uczucia, chęć spełnienia marzeń, głębokich, najpiękniejszych marzeń. Jakieś kontakty, które chcecie utrzymać, chcieliście utrzymać i które miały się dobrze rozwinąć. Jakaś wiadomość, która idzie do was. Związane jest to z jakąś przeszłością, być może z ex-partnerem, z ex-związkiem, z byłym waszym związkiem, gdzie być może jesteście do dzisiaj jakieś zranione. I ten ból nie pozwala wam się jakby rozwinąć. Ten ból trzyma was jakby w pasywności, w rozmyślaniu, we wspominaniu. Nie możecie się od tego uwolnić. Dlatego jesteście pasywne. To, co było, na pewno jakieś kontakty, gdzie wierzyliście, że sprawy dobrze się dalej rozwiną. Czekacie na jakąś informację, wiadomość. Być może na powrót. Być może na coś, by się coś wyjaśniło. Co jest? To, co jest, to paść pentakli. Paść pentakli to zapowiedź czegoś nowego. Czyli tak, jakbyście zaczynali swoją stabilność, swoją egzystencję lub jakąś nową relację, być może od nowa. Pentakle mówią o tym, że właśnie pragniecie zbudować coś stabilnego. Niemniej jednak jesteście na samym, samiutkim wręcz początku. Wpatrujecie się, zastanawiacie się i jeszcze uczycie się być może na błędach. Uczycie się z waszego doświadczenia. Brakuje tutaj jednak akcji. Jest to nadal, tak jak w przeszłości, karta pasywna. Widzimy, że ten paść przygląda się monecie, zastanawia się, myśli, niemniej jednak nie robi żadnego kroku, tylko stoi jak bocian lub czapla na jednej nodze. Nieruchomo. Bez żadnego kroku naprzód. Dlatego jest to karta również pasywna. Jest to karta, gdzie zastanawiacie się, planujecie, obmyślacie być może plan działania na przyszłość, by wszystko potoczyło się teraz stabilnie. Paść to osoba młoda, niedoświadczona, która dopiero jakby chce się rozwinąć. Dlatego mówimy tutaj o początku, o nowym początku czegoś. I taki początek jest tutaj waszym teraźniejszym tematem. Zobaczmy, co dopowiedzą nam
na ten temat karty Lenormanda. Proszę o wskazówkę na teraz. 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 Czekacie na jakąś wiadomość, na jakąś akcję. Chcecie jakiejś akcji, ponieważ na razie jesteście właśnie pasywni, obmyślacie, zastanawiacie się. Jest najwyższy czas, by podjąć aktywne kroki, by znów był jakiś kontakt. Kochani, zobaczcie. Najwyższy czas, by ta pasywność została zakończona i by tutaj wejść w jakąś akcję. Energiczność, akcja, działanie, postępowanie naprzód, tak? W jakimś celu, który sobie obmyśliliście. Tutaj nowy początek, jedynka, czyli paść pentakli mówi o początku i tutaj jedynka mówi również o początku. Najwyższy czas, by podjąć właśnie tu energiczne działanie, by wyjść z tej klatki, która była w przeszłości i z tego zastanawiania się, które jest teraz. Najwyższy czas, by tutaj podjąć jakieś kroki, konkretne jakieś kontakty nawiązać lub spotykać się z nowymi, z nowo poznanymi ludźmi. Poznawać być może nowych partnerów, nowych ludzi, nowe, zawierać nowe znajomości, jeśli chodzi o pracę, o finanse. Robić te konkretne działania, jeśli szukacie pracy, szukacie nowych projektów, tak, nowych zarobków, to oczywiście zastanawianie się jest tylko układaniem strategicznego planu, natomiast musicie wejść w akcję. Jest najwyższy czas, wręcz presja czasu tutaj. Czas pokazuje Wam jakby już wybija już gong, godzinę, że najwyższy czas, by wstać i energicznie działać. Wychodzić też na spotkania publiczne z publicznymi osobami, jeśli szukacie pracy. Jeśli macie sprawy finansowe, wychodzenie tutaj do urzędów, urzędników, rozmowy, pertraktacje, a jeśli szukacie partnera, jeśli chcecie szukać nowego związku, nowego, nie wiem, czy kochanka, czy przyszłego, stałego waszego partnera długotrwałej relacji, to oczywiście musicie też spotykać się, wychodzić, nie wiem, spacerować, chodzić na randki, czy przez internet mieć randki, tak, wirtualne. To jest też karta spotkań w miejscach publicznych, face to face, ale również spotkań wirtualnych. Także tutaj trzeba podjąć, kochani, inicjatywę spotkań, wychodzenia, kontaktów, nawiązywania nowych znajomości. Dobrze, co będzie? Zobaczmy, kochani. Co się wydarzy w przyszłości? Karta numer 3. Co będzie? Spełnienie marzeń, głębokie uczucia. Być może bliźniacza dusza, którą poznacie. Być może właśnie jakiś mężczyzna, ponieważ księżyc to jest element męski. Mężczyzna, który wejdzie w wasze życie i stworzy to, że znowu poczujecie się zakochani, zakochane, że będziecie mieli głębsze uczucia, że będziecie mogli marzyć, śnić, spełnić najgłębsze swoje marzenia emocjonalne. Jest to karta również tajemnicy, ale również głębszych uczuć. Również bliźniaczego płomienia lub bratniej duszy, którą możecie spotkać. Zobaczmy, co dopowiedzą tutaj karty Lenormanda. Proszę o wskazówki na przyszłość. 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 Proszę
Proszę o wskazówki na przyszłość. Proszę o wskazówki na przyszłość. Tak, wypatrujecie czegoś w przyszłości. Zranienie być może odchodzi już, natomiast wow, negatywne myśli. Negatywne myśli. Tutaj coś zostało rzeczywiście przerwane, zablokowane, urwane. Wy odwracacie się jednak od tego i wyczekujecie na coś zupełnie nowego. Z nadzieją, ze spokojem. Natomiast to całe zranienie, które się wydarzyło, które było, które spowodowało, że jesteście w klatce mentalnej, że musicie mieć nowy jakiś plan, odchodzi, odchodzi, wychodzi z waszego życia, wychodzi z waszej teraźniejszości. I wy odwracacie się od tego, co was zraniło, zabolało, co zostało zakończone raptownie. Odwracacie się plecami i wyczekujecie czegoś zupełnie nowego. Co należy również odciąć, to są negatywne myśli. Negatywne myśli, marazm jakiś myślowy, łzy, rozczarowanie, żal po stracie, smutek, być może depresja, przygnębienie, załamanie. To trzeba również odciąć. To również trzeba zakończyć, by ta zła faza, te złe, negatywne myśli się odsunęły. By niebo się przejaśniło, by pokazało się znowu słońce, czyli nadzieja. Nadzieja, że przyjdzie znowu coś pozytywnego. Widzimy światło w tunelu, czyli przyjdzie coś pozytywnego. To zachmurzone niebo, pełne problemów, smutku, żalu, rozjaśnia się. I to takie jakby czarne, szare, smutne niebo przejaśnia się i znowu jakby jest słońce, czyli radość. Trzeba przerwać, zakończyć, odsunąć, odciąć ten smutek i przede wszystkim negatywne myślenie, które was blokuje i zamyka, które was zniewala, paraliżuje do następnych kroków, do działania, do spełnienia marzeń. Także odcinamy te wszystkie negatywne energie, negatywne myślenie i przeszłość, która nas obciążyła. I marzymy. Marzymy o spełnieniu marzeń, o głębszych uczuciach, o poznaniu jakiejś innej męskiej, wspaniałej energii. Tutaj mamy, kochani, jeśli odsuniecie te czarne myśli, negatywne energie i znowu pokaże się słońce na niebie, czyli pozytywne myślenie, pozytywne dni, pozytywna energia, będą miłe spotkania, miłe randki, informacje, zaproszenia na spotkania. Sympatyczne rozmowy, niespodzianki, być może również wizyta kogoś wspaniałego, miłego, sympatycznego, być może zaproszenie na jakąś uroczystość, imprezę, ucztę, gdzie miło spędzicie czas, będziecie mieli świetne rozmowy i wtedy wykluje się może jakaś nowa znajomość, nowa relacja. Kochani, także odciąć negatywne myślenie, to jest motto. Motto tego czytania. To, co było, ten paraliż mentalny, te uwiązanie, uwikłanie, te ogromne blokady, które nie pozwalają wam pójść do przodu, odcinamy. Odcinamy również negatywne myślenie. Idziemy w stronę spotkań, kontaktów, rozmów, sympatycznych randek, sympatycznych spotkań z, nie wiem, z nowymi ludźmi, by nawiązać nowe kontakty, by wydarzyło się coś pozytywnego, pięknego, być może nowe jakieś wibracje, nowe relacje. Mam nadzieję, że ta wróżba zainspiruje Państwa, że przemyślicie sobie to, co należy odciąć. I zrobicie krok do przodu. By coś się zmieniło, by wasze myśli były pozytywne, byście się otworzyli na nowe znajomości, nowe osoby, nowych partnerów. Tego wam życzę, czego również życzę sobie i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.